Jak jest coś zawsze leci. Pojawia się moment, jak coś złego się nagle zaczynało dziać, to Miles Davis mówił i wtedy gówno wpadło do wentylatora. No tak. To jest, wiesz, zajebista metafora. To jechało równo po wszystkich wtedy. No i teraz też czytałem tego. Busanji mi pożyczył biografię Shaquille O'Neala. To też nie czytałem. No i skończyła się biografia, a dwa dni później patrzę, a ja koszulka Shaquille O'Neala zawisła w galerii sław LA Lakers, czyli dopełniła się książeczka. No, no tak, tak, ale w ogóle to tak, od dygresji. Wiesz, nie jest dygresja, wiesz, no. Jestem. Ja teraz czytam Jaggera, biografię, też jest. Też ciąży świetna jest, co? Wiesz, to trochę mnie rozczarowuje, bo... A, nie dowiedziałem się niczego na razie, czego bym się nie dowiedział, jestem w połowie takiej cegły. A dwa, to już Łukaszowi się opowiadałem, że osnową książki są relacje między dupami, które ruchał. No tak. W zasadzie. I, znaczy, jego największe hobby poza muzyką. No tak, no, ja wiem, czy nie większe. Mhm. No bo wiesz, mówi się, że 4000, tak? Nie, a czytałeś biografię Janis Joplin na przykład? Nie. Ona piła tyle whisky tego Southern Comfort, że dostała futro z norek, nie? Od firmy. No a... Ona też miała swoje tam zafiksowanie w tym temacie. Zginęła u progu drzwi w hotelu. No, zjechała na dół, kupiła szlugi, wjechała windą, otworzyła drzwi i padła. A Kazimierz Dejna, jak wracał ostatnią swoją podróż pod San Diego... Też trzeźwy nie był. No i miał cały bagażnik piłek futbolowych, bo wracał z jakiegoś treningu młodzików. I jeszcze ci polecam biografię Andy'ego Warhola. Też bardzo ciekawe. Ostatnio jakiś był kawałek, gdzie raperzy chyba disowali pop art, że to nie pop art, a przecież ja tego nie rozumiem, nie? Najwięcej zarabiają wszyscy na koszulkach, nasi to druku i disują pop art. Bez sensu, nie? Trochę jak gdyby nie wiedzieli, z jakiej gałęzi wyrośli. No trochę tak, jak czasem się Polacy też śmieją z Michaela Jacksona, a przecież artyści zza oceanu bardzo go szanują. Ale bo to u nas to jest, jak się myśli o Michaelu Jacksonie, to się myśli o, powiedzmy, gdzieś tak od Bad w górę, nie? No plus te dowcipy wszystkie głupie. Plus te wszystkie dowcipy, a w Stanach to jest taki artysta, z którym te pokolenia sobie rosły. Nie pamiętają to wszystkie tam, wiesz, Jackson's Five, tego małego takiego murzynka Mambo z wielkim afro na głowie i... Kto go tam odkrył? Quincy Jones? Czy... No chyba, nie wiem, nie pamiętam, nie chcę się teraz ten. Kolejna biografia do przeczytania, ale jeszcze chyba nie wyszła. Tak, ktoś tam, to może być książka dla dzieci też w ogóle, słyszałem, że mają to tak wydać, ale nie da się wszystkich biografii przeczytać, natomiast uważam, że z tych książek można taką ilość wiedzy czerpać, inspiracji, ogólnie wiesz, motywacji, wiesz, czytanie, do działania. Czytanie dla ja, bo tam te wszystkie anegdoty. No. Jak Shaquille O'Neal chciał sobie kupić udziały w firmie Starbucks, i siedzieli sobie z szefem Starbucksa gdzieś tam w willi w Miami i poczęstowali go kawą. On mówi: ty, ja nie piję kawy, nie lubię kawy. Nie znam żadnego czarnego, który lubi kawę. No i nie podpisali się w końcu wtedy. No. To kto zrezygnował, szef Starbucksa? Chyba po prostu to było zbyt duże faux pas, żeby mogli kontynuować zażyłość biznesową. Tak mi się wydaje, że... No, tak jak, no co dzisiaj mamy, 9 kwietnia, no to są takie sytuacje, kiedy po prostu... Nie należy czegoś powiedzieć, żeby dalej móc robić z kimś biznes. Bywa. No. Bywa. Ale to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Odłożę kawkę, dziękuję bardzo. Smaczna kawka. Kubek Coldplay. Wybacz, że nie byliśmy. Grali teraz, prawda, tutaj na Stadionie Narodowym. No, w zeszłym roku, ale to zupełnie niedawno. Świetny zespół, chociaż nie rapują. No, szóste jeszcze. Urodziny. Szóste urodziny Alochy. Takie, wiesz, no niebezpieczne, bo te szóstki to wiesz, jak się przewijają w kinematografii i tak dalej. No, ale cały czas, tak jak mieliśmy kiedyś pierwszą rozmowę, pytałeś, jak to się stało, że Alocha nie zbankrutowała. Nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj już wiesz? No, myślę, że po prostu karma, dobra karma, zdecydowanie. No, te szóste urodziny też się martwiłem, bo zaprosiłem wielu artystów. Było ich w piątkach, teraz w piątek, no ze 30 na scenie na pewno. Aha. Licząc jeszcze zespół Mimi Manu, tych gości specjalnych, no, było 30 osób na bank. Więc każdy musiał dostać tam stówkę, prawda, jak ktoś dłużej, no to dwie stówki. Hotel. Prowadzący Colson na Głościeniowiec. Nie no, akurat... Wszystko było tutaj z okolic, że tak powiem, i się tam... Byli goście spoza Warszawy, bo był Skorup na przykład, aha, ze Śląska, ze swoją brygadą, ale mieli gdzie spać. Green z łódzką ekipą wrócili w nocy do domu.
Jakoś tak wszyscy, wiesz, się po prostu tutaj zdematerializowali, przepraszam bardzo. A impreza była do czwartej, także wiesz, już nie było w zasadzie po co potem iść spać. Byli nawet goście z Białegostoku, no. Bardzo, bardzo udany melanż. Bałem się, bo były cztery imprezy tego dnia. Był tak, Kixner, koncert, ale to niby inny target już trochę, ale? Taki bardziej, wiesz. Ale mimo wszystko, tam jakaś dziewczyna na przykład hip-hopowca może chcieć na Kixnera iść. No Vini, i masz wtedy dylemat. Vini ze 100% przecież grał koncert w piątek też. No i był przede wszystkim koncert charytatywny dla Cetowego. Tylko, że no tutaj nie mogłem już nic zrobić, bo datę pierwszy jakby sobie wymyśliłem, wszystko zaklepałem, no oni też nie za bardzo wiedzieli, więc tak nam się po prostu to głupio złożyło. Także no był to trudny piątek, ale klub pękał w szwach, wszyscy goście zagrali zajebiste koncerty, no i dostałem taką kolejną dawkę energii, żeby po tych 6 latach jednak nie odstawiać, wiesz, z tej zajawki hip-hopowej. Masz już coś takiego, że widzisz oczyma wyobraźni to te bizantyjskie 10 urodziny? No, za 4 lata to... Ja pamiętam jeszcze, jak nagrywaliśmy mixtape 2005, albo jak jechałem w 2000 roku do Leszna na koncert, gdzie poznałem Jakuzę, który był tam dziennikarzem w Lesznie, także chyba jestem w stanie sobie to wyobrazić, chociaż no jak słuchałem kawałka Tedego kiedyś, świat zwariował 23 lata, mając wtedy lat 17 albo 16, myślałem sobie, że to straszny dziad, nie? Że faktycznie 23 lata i jeszcze rapuje. Czas do piachu, nie? No, także no 4 lata, no następne Mistrzostwa Świata. No tak, już za 4 lata. Już będzie po wyborach prezydenckich kolejnych. No, niedługo, niedługo. 10. rocznica, mam nadzieję, że się udają zrealizować to, taki projekt. 10. rocznica Aloha. No to wtedy będziesz wspominał, ile winyli wydaliście. No. No, winyle, płyty. Może już jakaś będzie złota płyta wtedy. A nie macie jeszcze w tym? A... Nie, no złota płyta, to nawet gadaliśmy o tym chyba rok temu, że jakby wszystkie tytuły zliczyć i dodać do siebie, to faktycznie złota płyta na pewno by się uzbierała. Natomiast tak jednostkowo, no jednak na razie trochę brakuje tym tytułom do złotej płyty. Najlepsze osiągnięcia to 2,5 tysiąca sprzedanych egzemplarzy. No niby potrójnej płyty, ale 2,5 tysiąca. Mhm. No okej, okay, ale na przykład winyl, przed chwileczką się pochwaliłeś, że wchodzicie. No tak, tak, tak. Winyl Quiza wychodzi. 250 sztuk normalnych i 250 sztuk limitowanych jeszcze z taką siódemką, wiesz, dla kolekcjonerów. Winyl Aloha 40% też wychodzi. Podobno ludzie coraz chętniej kupują winyle. A ty kupujesz? Powiem ci, że... Nie kupuję winyli, ale mam ich w domu dużo, bo mam winyle Echinacei, Świętego Mikołaja i jeszcze DJ-a Twistera winyle mam. Także posiadam winyle, natomiast słucham muzyki z kompaktów, no nie będę ukrywał. Ale planuję kupić gramofon. Nie będę DJ-em nigdy, no ale ponieważ teraz na przykład DJ Eprom doszedł do naszej audycji Hip Hop Campus, jest DJ Anusz, no to mieć gramofon to niedługo to może być już taki nakaz. Ale to wiesz co, to nawet jak zrobimy reklamę, to dobrze, bo to jest fajna impreza. Jest warszawska giełda płytowa w hybrydach. Święto jakieś winyla w ogóle jest teraz 20 kwietnia. No i właśnie ma być jakiś tam... Teraz nie wiem, czy to jest jakiś komis, jakiś sklep, czy jakiś coś, ktoś, jakaś tam powiedzmy, no instytucja, coś źle powiedziane, ale jakiś podmiot handlujący używanymi gramofonami, normalnie dający na to gwarancję i tak dalej, ma tam się też wystawić, że się wybieram nabyć. No Wena podobno sprzedał cały nakład tam w krótki dosyć moment, więc coś w tym jest. Poza tym wydaje mi się, że była ta moda na Serato, wiesz, wszyscy już puszczali te MP3 niby jako płyty winylowe i to stało się takie passé trochę już. I teraz wszystko wraca w kulturze, w show biznesie, wiesz, w ogóle w modzie, także te płyty winylowe, no już od ile już lat mają winyle? Ponad 100 na pewno, nie? No lepiej chyba. Były porcelanowe płyty przecież były na początku. Z porcelany. Były to testowano różne, zanim doszło się do winyla i zanim on tak wygląda, nie inaczej, to były różne mieszanki jeszcze przecież. No tak. Ale podejrzewam, że płyta winylowa... Ile może mieć płyta winylowa lat? Ja myślę, że ponad 100 trochę. Tak koniec XIX wieku, chociaż te porcelanowe to cholera wie, może nawet są starsze. Moim zdaniem ze 150 może mieć. Rufin MC ze Spajkiem prowadzili takie warsztaty dla przedszkolaków, dla uczniów
pierwszych, trzecich klas szkół podstawowych, gimnazjów, właśnie jak się narodził hip-hop. I zaczęli od Graham Bell, był ten gość, tak, który przeniósł dźwięk na odległość. No i potem była ta płyta właśnie z porcelany, potem winylowa. Pierwsze audycje DJ-skie w radiu. Jeszcze wcześniej były taśmy perforowane, one też służyły do zapisu muzyki. No, no i dopiero potem pierwszy w ogóle, wiesz, takie ten że ktoś ten gramofon wyniósł. Katarynki były właśnie, to było tak jak maglownica z napiętą taśmą perforowaną, bardzo szeroką. I... Chyba w Polsce nawet katarynki w międzywojnie, coś, te sprawy. Nie, no to katarynki to jeszcze w XVIII wieku już no się dlatego pojawiły. Polska wydaje mi się, że jest takim, wiesz, potentatem hip-hopowym, bo my mamy swoją drogę hip-hopową. Nie mamy takiej drogi zapożyczonej, wiesz, jak franchising, no, że McDonalda sobie stawiasz od Amerykanów, tylko mieliśmy Mickiewicza ze Słowacki, mamy, wiesz, mamy getto cały czas. Głęboko prawda? Sięgasz, że tak powiem. No tak, no oczywiście, no, bitwa freestyle'owa, no po co patrzeć na film 8 mila, jak można po prostu poczytać sobie trochę, wiesz, historii literatury. Tak samo, no to co teraz powiedziałeś, nie, że te właśnie Katarynki, Apasze, no to jak Klipsi i Blaci, prawda? No to też nie wiem, czy w Nowym Jorku chłopaki ze sobą tańczyli normalnie na tych, na melanżach. Jak dobrze popili i nie wiedzieli, z kim tańczą. No uważaj jak tańczysz. Albo z kim tańczysz. Powiedział klasyk, ale no tak, tak. No. Właśnie dlatego ostatnio Ostry mi powiedział, że nie wiem, gdzie on te dane wyszukał, ale stwierdził, że Polska jest czwartą potęgą na świecie hip-hopową. Nie, wiesz, no jakby pod różnym kątem pewnie można to rozpatrywać, jakieś tam płaszczyzny, no, no nie każdy sobie zinterpretuje te słowa, że jesteśmy czwartą potęgą hip-hopową, też warto sobie pomyśleć o tych państwach, które są przed nami i teoretycznie wtedy o tych, które niby są za nami i pod jakim względem to niby... Trochę ciężko mi się w to uwierzyć, bo jak gdyby ten, ale na przykład to, za co ręczę, to jest taka informacja, nie wiem, czy wiedziałeś o tym, ale Polska jest jedynym krajem w Europie, który w zeszłym roku zanotował wzrost ilości sprzedaży fizycznych nośników z muzyką. Wzrost. I teraz zgadnij o ile? 20%. 25%. No, ale to jest wpyte. No, raperzy są jak Kaszpirowski, bo... A mówię nie o rapie, tylko w ogóle, tak? O rynku muzycznym, nie? I te dane podał Piotr Kabaj, wiesz, z Puffy, ale myślisz, że będzie tak, że teraz to rośnie, bo jest to w jakiś sposób sztucznie stworzone, jakaś taka, wiesz, jakby czasem są takie społeczne akcje, nie? Tam budujemy dom, albo... Wiecie, polskie tam rap pliki. Tak, tak, tak. Przekazujemy 1% podatku na coś tam. A może po prostu zajebiste płyty się ukazały w zeszłym roku? No, to swoją drogą, bo... Myślę, że progres, jaki robi polski hip-hop w tych ostatnich latach, jest niesamowity. W ogóle, żeby nadążyć za tym, co jest świeże, wiesz, i jakby obecnie na tym właściwym levelu, to trzeba być po pierwsze obdarzonym dobrym refleksem, a po trzecie być trochę też właśnie wizjonerem, wydaje mi się. No. Teraz... Prowadząc audycję radiową, to trzeba mieć trochę czuja i trochę posiedzieć, co? No, wiesz, ja staram się śledzić to, co się ukazuje. Nie powiem ci tak, jak wielu raperów, że w ogóle nie słucham polskiego rapu, nie? Tylko Kendricka Lamara sobie słucham, nie? Czasem to przerzucę jakimś old schoolem, a tak ogólnie to jaram się swoimi tekstami, bo słucham tego, co się ukazuje. I powiem ci, że no, jest tego opór, więc też nie mogę tak powiedzieć, że wszystko sprawdzam. Bo nawet obracając się jakby na płaszczyźnie mainstreamu, to masz ile płyt rocznie? 40, 50 płyt? No spokojnie, płyta tygodniowo jest, średnio. Wychodzą 3 teledyski dziennie w tym momencie, to jest, wiesz, to jest niesamowity jakiś taki ruch twórczy, że ludziom w ogóle chce się tyle produkować własności intelektualnej, to jest, wiesz, to jest niesamowite. Wiesz, ale po drugiej stronie jest to ssanie, ten rynek to wchłania. No. Właśnie, ten rynek to wchłania, no też na pewno nie tak, jakby sobie twórcy życzyli. No wiadomo, bo tą stronę też znasz. No ale jednak tak, no jest to niesamowite. Wiesz, wydaje mi się, że im jest więcej niepokojów na świecie, jakby też im trudniej ludziom odnaleźć taki jakby jakiś punkt odniesienia w tym wszystkim, no to idą do muzyki, no bo muzyka, wiesz, to są emocje, to jest jednak ta prawda, która płynie z serca. No hip-hop taki jest też, dlatego tak hip-hop sobie, wydaje mi się, dobrze radzi na tle tych innych w tym momencie rzeczy, że po prostu jest wiarygodny dla odbiorców. A zgodzisz się z tą tezą, że hip-hop jest najpopularniejszym gatunkiem w Polsce w tym momencie? Pod tym względem, że słuchają go wszystkie w zasadzie grupy społeczne,
starzy, młodzi, kobiety, mężczyźni, osiedlowi przestępcy i korporacyjni, praworządni, podatnicy, uważam, że coś w tym jest. No. Ale tak samo, wiesz, tak samo słuchają popu, tak samo słuchają metalu, tak samo słuchają jazzu. Myślę, że... Tak, ale no hip-hop jednak budzi, wiesz, wiele dyskusji. To jest taki dobry temat, żeby o nim pogadać, bo raperzy są kontrowersyjni, wiesz, jedni drugich disują. Każdy ma swój gust, czyli ciężko lubić wszystkich raperów, wiesz. No, ktoś lubi tego rapera bardziej, tamten, tamtego, więc jest też fajna okazja, żeby sobie popolemizować na jakimś, wiesz, spotkaniu na przykład, czy w internecie, na forum na przykład. Także no... Ach, cóż to jest za piękna polemika. No... Forum internetowe, no jak najbardziej. No też myślę, że fora hip-hopowe w jakiś sposób wcześniej pokazały, na czym polega zjawisko, wiesz, tego całego czatowania na internecie i też do czego to może doprowadzić niż, wiesz, w innych tutaj dziedzinach. Także moim zdaniem hip-hop jest w tym momencie muzyką, która po prostu brzmi, wiesz, jak chodzisz, nie? Moja siostra nawet tylko nienawidziła hip-hopu i ogólnie zawsze, jak coś jej mówiłem o aloha, o hip-hopie, to całkowicie się od tego odcinała. Trafiła kreska na matyska, kosa na kamień, bo ma teraz podobno chłopaka, który, wiesz, już się obraca w tych kręgach i nagle jej zainteresowanie wzrosło i teraz będzie musiała z bratem porozmawiać zupełnie inaczej niż dotychczas. Będą rekolekcje. No, rekolekcje, dokładnie. A słuchaj, a twoim zdaniem dużo jest hip-hopu w mediach? Bo popatrz tak, twoja audycja 7 lat. Tak? No tak, tak. Jest numer w czwórce. Higak teraz grona ma znowu w trójce jakąś audycję chyba hip-hopową w soboty. Aha, to w soboty. Fakt. No była audycja Sokoła przez jakiś czas, ale już jej nie ma. Ale za to się wyświetli teraz w Rebelu i PZ tam się i tak dalej, tak? Uważam, że nie ma hip-hopu dużo w mediach, może nawet patrząc na to w ten sposób, że wiesz, ja mam wydawnictwo, więc dystrybuuję na przykład teledyski. No teledysków, alochy, powiem ci, gdzie można zobaczyć teledyski, alochy, w czwórce, bo też czwórka pokazuje teledyski. YouTube'a nie liczę, bo to jest no, bo to wiadomo. Oczywistość. I w Kanal Plusie. Tam dajemy teledyski i potem one w nocy czy tam w tych pasmach muzycznych hulają i ludzie mnie pytają, jak to się dzieje, że klipy alochy lecą w Kanal Plusie. No, po prostu tak jest, jestem wiernym abonentem. Biorę i wysyłam. Poza tym jestem wiernym abonentem, oglądam mecze cały czas, jak tylko są, więc może jakoś tak, wiesz, to sprawdzili to jakieś, zrobili badania statystyczne i chcieli być mili dla mnie. Nie wiem. W każdym razie, no, moim zdaniem nie ma wciąż wielu mediów, które puszczają hip-hop, wiesz, w takiej formie, żeby artysta na tym zarabiał, no bo weźmy też kawałki w radiu. No to gdzie można umieścić kawałki w radiu? W czwórce, w kampusie, chociaż to są też dosyć charakterystyczne kawałki, bo nasz muzyczny ma też swój taki gust pod Radio Campus, rozgłośnię studencką. W Roxy chyba ciężko, nie? Coś tam... Coś tam się trafi, ale to szału nie ma. Słyszałem, że ma być RMF hip-hop, ale nie wiem, ile w tym no prawdy. Ja od ciebie słyszałem właśnie dzisiaj. W RMF Max jakieś takie chyba lecą, bouncowe bardziej kawałki. Coś bywa, tam. Ale to jak rzadko tego słucham. No i gdzie jeszcze? W akademickich jakichś rozgłośniach niszowych? Może tam? Może po lokalnych jeszcze, tak? Radio aktywne, internetowe. Radio Bemowo jest na przykład. Bardzo, bardzo fajna audycja tam jest. Polecam. W poniedziałki o 22 prowadzi Damian Sampoliński, tam puszcza dużo rapów, więc jest spoko. No ale tak w porównaniu do tego, co wszyscy mówią, bo mnie to trochę śmieszy, jak ludzie przychodzą na coś ten i pytają, procent, kurde, jak się jarasz się tym boomem na hip-hop? Ja mówię, no spoko, no jest boom na hip-hop, dobra, teraz znowu wszyscy o tym mówią, że jest, boom na hip-hop. Jest bardzo duża konkurencja. Jest cały czas niesamowity przerost podaży nad popytem. I też to na pewno kształtuje jakość hip-hopu, bo gdyby było tak jak w 98, że zespół wydaje płytę i wszyscy tą płytę sprawdzają i chcą ją mieć, to może by też nie było dla leniwych, jakby nie patrzeć hip-hopowców, którzy nadużywają używek, które prowadzą do lenistwa, nie mieliby takiej motywacji, żeby, wiesz, żeby tak się starać. No a tak to, żeby cokolwiek z tego tortu, który no jakiś tam jest, prawda? Z drugiej strony, po co wydawać, skoro można, wiesz, szyć ciuchy? Na dzień nie się zarabia ponoć lepiej niż na muzyce, no. No tak, ale ci, co szyją ciuchy też, kręcą tutaj promocje wokół muzyki, no wiadomo. Być może hobbystycznie. Być może tak, no ale jednak wiarygodność na tym nie cierpi, że przypropsują jakiegoś rapera w swojej marce, prawda? No,
nie oszukujmy się, to jest ze sobą powiązane, bo jednak firm, które produkują ciuchy, jest opór. To właśnie ostatnio rozmawiałem z moją narzeczoną, bo w ogóle dlaczego tak słabo się sprzedają rzeczy dla dziewczyn hip-hopowe? Relatywnie jednak jest to trudny target, jak już się wychowa, powiedzmy, wychowa, no, sorry dziewczyny, nie? Przyzwyczaj. Tak, jak już polubią, no to spoko, ale ciężko do tego doprowadzić, ale no, po pierwsze dziewczyny są takie, że jak widzą się, wiesz, w tej samej bluzie, no to już jest niefajnie, zgrzyt. No tak, proste. A druga sprawa, no, no to właśnie jest wynikająca z tego, że często te kolekcje, z tego co słyszałem, tych firm takich teraz nowych, to właśnie są 3 sztuki, 4, takie same, wiesz. Dziewczyna no. Ładniejsza jest bez bluzy poza tym. No właśnie, i tak trzeba to zdjąć, to obrędowanie, także, no nie, muzyka jest, wiesz, no myślę, że wiele firm zarabia bardziej na ciuchach niż na muzyce, ale bez muzyki nie byliby w stanie zarabiać na ciuchach, po prostu. To jest jak kolejne, wiesz, możliwości, które się otwierają przed raperami, no. Jay-Z pewnie by tyle wody mineralnej nie sprzedał, czy tam jakichś laptopów, nie? Gdyby nie rapował zajebistych kawałków, które wszyscy tam sobie potem... Myślę, że gdyby zaczął handlować mieszkaniami, to gdyby też miałoby to jakieś przełożenie. No tak, tak. No na Mazurach teraz podobno te działki tam, wiesz, rosną w cenę. Konie arabskie można paść, wojewódzki z tym, z Rywinem jeżdżą, więc tam do Puszczy Piskiej. Poznałem właśnie syna właścicielki jakiś czas temu, bardzo sympatyczny. Patolog, ale też hip-hopowiec, także no nieruchomości zawsze chyba będzie się opłaca w Polsce kupować. Dobra, sobie taki rynek nieruchomości hip-hopowych. No, kawalerka na Czerniakowie. Od Alocha. Suzuki Swift, nie, zaparkowane tutaj na parkingu, opłacony do poniedziałku parking. No, namiot na kempie wykupiony na przykład na VIP-ie. To co takie hip-hopowe nieruchomości. No. Da radę. A jakie macie plany wydawnicze? Teraz używam liczby mnogiej, bo mam myśli Alocha. No tak. Przede wszystkim 19 kwietnia płyta Greena, Buntownicy i Lojaliści. To już będzie na wosku? To najpierw będzie na kompakcie, potem myślę, że na wosku też ta płyta się ukaże. Wiesz, to jest dla mnie ważny tytuł, bo bity Ostrego, w jakiś sposób koordynujemy ten projekt i z Tytusem, i żeby wiesz, wszyscy byli zadowoleni. Ze Stepami też jest tutaj współpraca, także... A to jest bardzo fajne to, o czym opowiadasz. To, że wiesz, są trzy podmioty i jest współpraca. No, to oczywiście. Jest takie rzadkie słowo, że tak powiem, po tej stronie rynku. Wiesz, ja tak się nauczyłem, jeśli chodzi o tą moją działalność, że ta współpraca jest konieczna, bo jeżeli, wiesz, nie ma w Polsce czegoś takiego jak klasa średnia, tylko no jest, wiesz, jest tam, powiedzmy, ci, co są na świeczniku, prawdziwe gwiazdy, nazwijmy to, oni zarabiają hajs, bo są prawdziwymi gwiazdami i jest na nich zajebiste zapotrzebowanie. Potem jest ta taka przepaść. Czarna dziura, dupa. No i potem są właśnie, wiesz, ta cała reszta pasjonatów, czy tam jakichś nieudaczników, wiesz, nazwijmy ich, jak tam sobie, wiesz, chcemy ich nazwać. No i bez jakby takiego mecenatu, wiesz, albo właśnie współpracy z różnymi podmiotami, że wiesz, ja pomogę tobie, ty pomożesz też mi, no na tym hip-hop przecież, wiesz, no, na tym polega hip-hop. To jest jeden wielki barter i zupa na gwoździu, to jest, wiesz, to jest podstawa, także no, też chodzi o to, żeby z tego nie wyszła jakaś kupa, tylko żeby wszyscy właśnie jak trzymali jakiś tutaj, wiesz, wspólny zamysł efektu końcowego. Więc płyta Greena, no to jest zajebista płyta, będzie, wiesz, tam gościnnie Hades, Gres, też raper, którego bardzo chciałbym w Alocha jeszcze usłyszeć w większej ilości kawałków. On kiedyś ze Snatchem wydał taką epkę. Nie wiem, czy kojarzysz. Miał kawałek dym o paleniu papierosów, to... To będę musiał sprawdzić. To myślę, że tam mogłoby się... I lubią mnie po prostu. Hades, ten Vena jest też gościnnie, DJ Grubas, DJ tutaj, to tam oprócz Grubasa jest, no do, naprawdę ten, no, fajna płyta myślę, że będzie. Dwa winyle, Quiza, materiał producencki, Alocha 40% winyl, Mimi Manu, też taki zespół, nie wiem czy o nich słyszałeś, oni grali z nami w Palladium na koncercie Lavoholics i ostatnio też na urodzinach Alochy, to jest zespół, no taki wiesz, bardziej ambitną muzykę, powiedzmy grają niż hip-hopowcy z pół playbacku na koncertach, bo oni po prostu mają instrumenty, fajną wokalistę. I też teraz taki singiel zrobili, tam jest remix Patro ze zwrotkami Jesse'ego Maxwella i Karmy, czyli taka wiesz, się z tego fajna współpraca zrobiła, kolejna, będziemy to puszczać. Płyta Kwiata od 5 lat nagrywana, to jest wiesz, temat jakby, który w czwartek mamy z Tomkiem Karwińskim, fotografem, sesję właśnie do okładki, sesja do okładki. Temat się nie będzie taki epopei 10-letnie jak taka jedna płyta z Elsą. No, miejmy nadzieję, że tak właśnie się to w końcu uda skończyć. Muflon. Kolejny nabytek Alocha Entertainment. Uważam, że niesamowicie błyskotliwy twórca rymów.
No i w końcu, wiesz, nagrywa tą płytę swoją, uzbyla w studiu. Łysanosi Johnson, mój, wiesz, największy gwiazdor Aloha, mój przyjaciel, z którym tutaj jeździmy po różnych dziwnych miejscach. Też w RM Studio on z kolei nagrywa swoją płytę i już chyba nagrał z 10 kawałków. Jedziemy do Los Angeles na jesieni nagrywać teledysk. No bo w ogóle jest taka sytuacja, że Łysanosi Johnson ma kuzyna, który siedzi w LA i jest informatykiem. I pomaga tam tym, wiesz, Afroamerykanom, którzy wokół The Game'a tam, wiesz, się kręcą. I tam na przykład jest taki producent Wizo, którego szybkiego ziomki znają tam. Mały Ash go kojarzy w ogóle, że dobre bity i w ogóle. No i wiesz, ten kuzyn Johnsona mu pomaga przy komputerach, bo wiesz, oni tam się tym tak bardzo nie interesują. A ten 3 bity dał Johnsonowi, wiesz. Kuzyn dostał, przysłał tutaj do Polski i mamy cios. W ogóle, i mamy producentów ze Stanów dzięki temu, wiesz. No także kolejna taka współpraca. I znowu współpraca barter gwóźdź. Tym razem, tak. No ja tam swoje jakieś rzeczy nagrywam. Płyta Erio też powstaje, producencka. To jest taki beatmaker z Wrocławia, z którym współpracujemy. Autor bitu do Ładuj. To jest chyba największy szlagier szybko-szmalowy Ładuj. No i właśnie Erio zrobił do tego beat. Teraz robi producencką. No także wiesz, no staram się jakby pchać to do przodu, ten boom wykorzystać na hip-hop. Trochę się ten... Czy ja podejrzewam, że jak się zobaczymy przy okazji dziesięciolecia, wcześniej też oczywiście, no. Ale to, że w końcu doprowadzi się ciebie do takiego stanu, że to nie będziesz już w stanie tak sobie, wiesz, z pamięci powiedzieć, co się dzieje. Nie. Absolutnie tak nie będzie. Ostatnio był taki koncert w Łodzi, Rap for Life, nie wiem, czy tam o tym coś mówiliście, to był koncert dla uchodźców, którzy mieszkają w obozach gdzieś tam na granicy jordańsko-syryjskiej, albo jordańsko, albo syryjsko-tureckiej. W każdym razie tam spotkałem Jana Wygę i powiedział mi, że procent, my to razem umrzemy na scenie, nie na zawał, obaj. Nie, że teraz, ale tam za te 30-40 lat może tak być, nie? Że po prostu, wiesz, na scenie w momencie jakiegoś gorącego showcase'u padniemy nagle. No ale... Już taki śmierci show biznes zna, ale... No Mili Vanilli, prawda? To jest chyba taki przykład, że no, właśnie... No nie na scenie. No nakoksowany w hotelu taki upadły gwiazdo, renegat, to też jest taka mocno show biznesowa śmierć. Tego to ci nie życzę. Znaczy w ogóle ci nie życzę śmierci, The tak? Who, taki zespół, nie? To te pewnie kojarzysz tego, znaczy lepiej na pewno ode mnie, bo... Ja tylko... Jeszcze w zeszłym roku ktoś, no w ogóle na scenie. Kurwa. Tak jak ci piłkarze, wiesz co... No dobra, tam przypomnij mi się. Na boisku, prawda? Też dostają właśnie jakichś problemów kardiologicznych. No. Ty wiesz, 6 świeczek zdmuchnąłeś, już o takich rzeczach opowiadam. No, nie, no śmierć jakby jest zawsze blisko rapu, bo i Notorious B.I.G., prawda, i w ogóle kultura się przenika z... Też ja ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami Step Records, właśnie tak sobie gadaliśmy, jakie są 3 sposoby, żeby wypromować w tym momencie debiutanta. Pierwszy, zabić. Sextape, ale no to tak. Sextape, tak, dobra. Drugi, sextape. Beef, a trzeci, no musi zginąć. No. To w 27 roku życia najlepiej. Także najlepiej, gdyby, wiesz, rozpocząć, na przykład mamy artystę idealnego, prototyp doskonały, tak? Mhm. Namawiamy go, żeby zdisował jakiegoś teraz innego, wyróżniającego się artystę, po czym tego samego wieczoru na przykład nagrywamy z nim sextape i nad ranem na przykład podjeżdża samochód wcześniej zamówiony i go likwiduje, czy tam zdejmuje człowieka. Jeśli mamy wszystkie umowy podpisane, myślę, że to jest... No pogadamy można potem. Można komedię nakręcić, wiesz, bo można wziąć jakiegoś słupa, nie? Przecież szkoda na przykład dobrego zioma, nie? Można wziąć jakiegoś słupa z ulicy. No tak, no ale też gadaliśmy o tym, że ten hip-hop poszedł do przodu i jakość jest potrzebna też. Chyba, żeby zrobić właśnie patent Mili Vanilli, czyli że, wiesz, jakby kto inny rapuje, kto inny ginie, no. Mówiąc tak oględnie. No tak, najprościej. No. Piękny plan. No. No tak, no wiesz, w ogóle jak tak patrzysz na ten show business aktor, nie? Ciągle się spotykasz z tymi przerośniętymi ego, nie? A nie wszyscy takie mają. No, oczywiście nie, ale ogólnie tak można sobie powiedzieć, nie? Tak przekoloryzować tutaj, przerysować sytuację. No to pewnie też często sobie myślisz o tych patentach, nie? Które stosują gwiazdy show business. No bo widzisz to od kuchni, sobie to analizujesz. Ty też to widzisz. No oczywiście, no ale to jest ta zabawa. Tak jak ktoś, kto mieszka gdzieś w Michigan, prawda, i jedyne co go interesuje to picie piwa i oglądanie futbolu amerykańskiego, które jest skomplikowaną taktycznie dyscypliną sportu. No to jest bardzo prosty. No tak, dokładnie. Dla kogoś, kto całe dzieciństwo nic nie robi, tylko no, wiesz, patrzy w to, nie? W ten telewizor, nie? Potem faktycznie te wszystkie ustawienia, jakbyśmy my nagle tam mieli, wiesz, zabłysnąć, to chyba ciężko by było. Chociaż jakieś może patenty z piłki nożnej można by na dyzmę. No a jutro, wiesz, że jutro Legia w koszykówkę gra?
W ogóle nie do wiem. Pierwszej ligi koszykówki, też nie wiedziałem, ale... To źle czy niedobrze? Z Piasecznym, no chyba dobrze, no sekcje rosną w siłę. No dobrze. No więc ten, bardzo w porządku. Wiosna przyjdzie, zaczną się, kurczę, w końcu takie, wiesz, teledyski przede wszystkim, bo na przykład czekamy z trzema teledyskami, żeby nie było śniegu. No bo teraz ktoś nakręcił teledysk na przykład wczoraj i nagle to stopnieje i powiedz mi, kto będzie chciał oglądać teledysk ze śniegiem teraz za tydzień? Proszę cię. Wiesz. Chyba, że zrobisz taki numer, jak wy żeście zrobili z niektórymi materiałami, że w najgłębszej zimie, w największych mrozach puszczacie, kurna, wiesz, jak się pluskacie w basenie. Mówisz, nie? O dzień z życia mistrza ceramiki. Ależ oczywiście. No tak, no to jest materiał postępowy, czyli mam nadzieję, że im bliżej lata, tym będzie jakby bardziej, wiesz, puszczany. Z tym, jak teraz coś zrobisz na stoku, póki jeszcze śnieg leży, a potem w to upał, kiedy wszyscy będziemy na nie kleli, wiesz. Nie było proste, tak, wiesz, te zdjęcia na przykład zrobić, bo robiliśmy fotki do każdego kawałka i chodziło o to właśnie, żeby to było ponadczasowe, czyli żeby nie było śniegu najprościej rzecz biorąc. Są, na przykład jest taki kawałek Epikurejczyk 2 i tam są fotki mojego Esza, bo on jest taki, wiesz, ciężko z nim się ustawić. Juro nie powiedział, że on nigdzie nie pójdzie, w mieszkaniu u niego nie, bo ma bałagan, tutaj nie ma czasu, no i do sklepu się udało go namówić, żeby poszedł po piwo, nie? No i był w czapce, tam w jakimś takim, powiedzmy, w kamizelce, no i ten, no i spoko. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że ten materiał ogólnie wyszedł w zimę i pomógł wielu osobom przezwyciężyć takie ciężkie chwile. Takie, wiesz, przychodziły do mnie maile po prostu, wiesz, ludzie czy tam pisali na Facebooku, że, nie wiem, mieli doła, powiedzmy, nie, i puścili sobie kawałek tam 13.00, nie, że kupują piwko, nie, pod instrumental Notoriusa, Sky is the Limit. No i wiesz, i od razu lepiej, albo teledysk tam z Lanzarote, chociaż pewnie u niektórych mogło to też to wywoływać odwrotny efekt, że, bo też Polacy tacy są, nie, że jak widzą na przykład kogoś, kto jest akurat nakręcony na Słonecznej Wyspie, no to mają gula po prostu, nie? Czemu? Jak ja to widziałem, to mi się, wiesz, miałem banana na ryju, nie? Mówię, tak, kurde, no. Ale fajnie, jeszcze parę tygodni. No, a to myślałeś tak sobie w grudniu, że parę tygodni będzie wiosna. No tak, wiesz, bo mnie ten czas tak szybko. No ja tak od połowy marca, tak co tydzień mamy dzwonkę z dwoma klipami, czyli tam, wiesz, z dwoma ekipami i się przestawiamy, że zaraz po weekendzie zaczynamy kręcić. Tylko słoneczko widzę. Tak, mamy taki klip teraz do kawałka Każda Doba. Już prawie cały nakręcony. To jest kawałek z Weną, z Pyskatym, z Łysążim, z Erosem i z Kejem, z BOK. No i tam brakuje nam tylko ujęć z raperami. Mamy skręcone dziewczyny, bo to jest ogólnie historia dwóch dziewczyn. One są na siłowni, w saunie, wiesz, pokazują cycki. Ogólnie taki ten, taki, wiesz. Coś się musi klikać. Tak, no. Żeby to się jakoś tam oglądało. A drugi kawałek nagraliśmy ostatnio do projektu Kreuj Nie Psuj. Nie wiem, czy wy w ogóle też przy tym coś działaliście. Nie pamiętam. To jest taki projekt, który ma promować kreatywność, a jakby zniechęcać do wandalizmu, czyli tam street art, te sprawy. Tak, nagraliśmy kawałek z Muflonem, właśnie ze Siódmym, z Flintem, w 6 osób nagraliśmy kawałek, właśnie taki, wiesz, no i mamy od 2 miesięcy ten klip kręcić i cały czas śnieg pada, nie? Tak naprawdę. Życzę, żeby wiosna w końcu się zaskoczyła. No ja też mam nadzieję, że niedługo będzie wiosna. No tak, no wiosna by była dobra, no i co? No i tyle w zasadzie. Z tym mixtape'em Dzień Życia Mistrza Ceremonii to mogę tylko powiedzieć, że jak będą ludzie wyjeżdżać już na wakacje, to myślę, że warto wziąć tą płytkę ze sobą. I właśnie jak będzie ładna pogoda, będzie ciepło, gdzieś tam, wiesz, na gaciach, przy plastikowym stoliku, przy grillu, z piwkiem, z jakimiś tam przyrządami. Ale piwo z puchy, nie? Nie. Grill, plastikowy stolik i piwo z puchy, to musi. Zmieniłem w ogóle przekonania. Kiedyś na przykład lubiłem piwo z puszki pić, a teraz już w ogóle, nie? Tak samo, no bardziej te nieutrwalone takie, wiesz, to mnie najbardziej jara. To okej, ale no grill, no to dobra. Nie. No tak, wiadomo. Klasyka gatunku, to jest konwencja, tak? Ale wiaderko i masz w wiadrze, wiesz, zimną wodę i tam masz butelki powkładane, jest też lepszą perspektywą. A wkopane w plaży, wiesz, na plaży, jak woda tak podpływa i tak ochlapuje? No tak, no wiesz, ja właśnie tam mam takich przyjaciół na Mazurach, którzy oni właśnie mają tam takie plantacje swoje, wiesz, i zawsze na jeden miesiąc wkładają całe to co tam zbiorą z tych właśnie roślin do łazienki pod lampy i kiedyś wszedłem do takiej łazienki, to jest w ogóle niesamowite, wiesz, że jakby to połączyć z grillem, to mamy taką imprezę idealną wtedy. Pogadamy o tym na poza anteniu. No, dobra, pozdróweczki, no, aloha. Żeśmy zeszli na tematy.